no, trochę przewrotnie nazwać by można ten odcinek Jan Paweł II i papież Franciszek jako faszyści. Dlatego, że stara się z nich zrobić, i to w różnych wpływowych mediach w różnych krajach świata, także w Polsce, przynajmniej współpracowników faszyzujących reżimów. Przy Janie Pawle najbardziej klasyczny przykład to jest, kiedy odwiedził Chile i spotkał się z Pinochetem, i wtedy całe porównania z wspieraniem reżimu hitlerowskiego i tak dalej w całej prasie były bardzo obecne. Przy papieżu Franciszku wciąż powracająca nuta, choć chyba słabnąca, ale przejściowo pewnie też słabnąca, oskarżeń o współpracę z argentyńską juntą, która mordowała ludzi, i wspieranie prześladowania, łamania praw człowieka przez kardynała Bergoglio. No to jest głębokie kłamstwo, ale które ciągle powraca. I warto jednak je naświetlać i warto je przypominać o głębi tego kłamstwa, właśnie w imię prawdy. Nie w imię tylko obrony dobrego imienia ludzi, ale w imię prawdy i w zrozumienie może pewnego głębszego problemu. Bo na przykład wizyta Jana Pawła w Chile, oczywiście spotkał się wtedy z dyktatorem Pinochetem, ale oczywistą jest rzeczą, że po pierwsze warunkiem wizyty było zniesienie stanu wojennego w Chile, czyli poprawa doli mieszkańców. Spotkał się papież też z opozycją w swoich przemówieniach, zwłaszcza na stadionie męczeńskim, gdzie torturowano ludzi, mówił bardzo jasno i mocno o prawach człowieka i symbolicznie spotkał się nie tylko z Pinochetem, ale z przedstawicielami opozycji, a potem też szczególnie takie poruszające było z okaleczoną przez tortury chilijskich policjantów dziewczyną, która właśnie była ofiarą tych prześladowań. I tylko efektem tego, i to był też efekt w Polsce i w wielu innych miejscach świata, że papież spotykając się z dyktatorem, spotykał się z opozycją i uruchamiał dialog. Rok później Pinochet przegrał plebiscyt, po chwili było po tej dyktaturze. Zresztą podobnie było na Filipinach. Spotkał się z dyktatorem Marcosem, ale z opozycją filipińską. Podobnie było w Polsce z Jaruzelskim, ale też z opozycją polską, z Lechem Wałęsą, z wieloma innymi opozycjonistami. I to jest optyka również papieża Franciszka jako kardynała Bergoglio. Owszem, spotykał się z przedstawicielami junty, ale żeby uwalniać ludzi, aby poprawiać warunki ich lepszego traktowania, a prywatnie chronił ich, ryzykował nawet oddając swoje dokumenty. Ta cała lista Bergoglio właśnie, to jest lista wielu dziesięciu nazwisk ludzi, gdzie ryzykując swoim stanowiskiem, więzieniem, karierą, wszystkim, a może i życiem, jak arcybiskup Romero w Salwadorze, kardynał Bergoglio zachowywał się w sposób nieskazitelny. Tylko właśnie po pierwsze media lubią sensacje, po drugie ludzie nie lubiący Kościoła lubią ubłocić, a po trzecie, i myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo wielu ludzi lewicy uważa, że teologia wyzwolenia to jest takie coś, w co Kościół powinien się całkowicie i w pełni zaangażować, wyzwolenie społeczne. I zarzuca się, to jest absurdem Janowi Pawłowi, że jest przeciwko teologii wyzwolenia. Jest przeciwko teologii wyzwolenia, napisano tą instrukcję kardynał Ratzinger przeciwko niektórym aspektom teologii wyzwolenia, w tym znaczeniu, że teologia wyzwolenia, i to jest coś w Kościele niebezpiecznego, traktuje wyzwolenie człowieka jako wyzwolenie społeczne, jako wyzwolenie, że mamy wyzwolić się z struktur kapitalistycznych, ze struktur hunty wojskowej czy jakichkolwiek innych opresyjnych i ma nastać wolność, i to jest teologia wyzwolenia. Natomiast to jest spłycenie do czasami marksistowskiego opisu rzeczywistości, spłycenie do socjologii, spłycenie do polityki, spłycenie do pewnego wymiaru, zredukowanie do pewnego wymiaru społecznego wyłącznie orędzia wyzwolenia. Wyzwolenie chrześcijańskie jest wyzwoleniem od grzechu. To jest zwycięstwa śmierci, piekła i szatana. Konsekwencją grzechu jest zło, cierpienie, którym należy się przeciwstać, ale to są konsekwencje. My nie wierzymy, że my całkowicie wyzwolimy człowieka. I nie o to chodzi w orędziu chrześcijańskim. Wyzwolić go z grzechu może tylko Jezus Chrystus, a wyzwalając ludzi z grzechu, wyzwalamy też z innych opresji. I Kościół, i to jest znowu Kościół Jana Pawła, Kościół Franciszka, jak to powiedział przekroczyć próg nadziei Jan Paweł, jest zawsze po stronie ofiar. Z Ewangelii płynie, mamy być po stronie słabszych, wykluczonych, bezdomnych, którzy nie mają prawa głosu, którzy są wyciszani, słabsi. Zawsze mamy być przy nich. Ale to nie ma być jako
ostateczne wyzwolenie, tylko jako zmniejszanie skutków zniewolenia, a prawdziwe wyzwolenie przynosi Chrystus.